Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Tylko jedna przeszkoda dzieli nas od naprawdę masowego szczepienia mieszkańców miasta. Tymczasem ratusz potwierdził dzisiaj, że w Suwałkach działać będą dwa samorządowe punkty szczepień. Jeden punkt, tak jak już wcześniej prezydent Suwałk informował, powstanie przy szpitalu wojewódzkim przy ulicy Szpitalnej, a drugi taki punkt w hali sportowej Suwałki Arena przy ulicy Zarzecza. Zaskakująco wydajnie ma pracować personel obu punktów. Jeśli zostanie wykorzystany w pełni potencjał obu lokalizacji, to lokalna społeczność w porównaniu z aktualnym stanem zostanie zaszczepiona w tempie olimpijskim. Jeżeli chodzi o punkt szpitalny, będzie to z tego, co deklaruje szpital, oczywiście 300 szczepień w ciągu dnia, natomiast punkt w Suwałki Arenie będzie o wiele większym punktem. Tutaj mamy deklarację ze strony wykonawcy, że będzie to nawet 4000 dawek podanych w ciągu jednego dnia. Przy takim tempie wykonywania świadczenia akcja podawania jednej dawki potrwa maksymalnie około 2 tygodni. Ostatnia kwestia, najbardziej kluczowa dla realizacji przedsięwzięcia, to odpowiedź na pytanie, kiedy zaczynamy, skoro premier zapowiedział dziś, że do 10 maja wszyscy chętni dostaną skierowania. Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy szczepionki fizycznie trafią do Suwałk. My do tego już logistycznie, organizacyjnie jesteśmy przygotowani, także tylko i wyłącznie czekamy na dostawy szczepionek i będziemy mogli od razu je uruchamiać. Z uwagi na to, że nie wiemy, kiedy te szczepionki trafią do Suwałk, które ja również nie mogę podać tutaj konkretnej daty, kiedy miałoby to mieć miejsce. Kilka dni temu mówiono o jeszcze jednej potencjalnej lokalizacji, ośrodku rehabilitacji przy ulicy Waryńskiego. Dzisiaj dyrektor tej placówki, Irena Łukasz, poinformowała nas, że w ośrodku jednak masowych szczepień nie będzie.